My skupiamy się teraz na Mateuszu Pacewiczu, który jest autorem scenariusza do nominowanego do Oscara Bożego Ciała. Mało kto wie, że w Stanach Zjednoczonych ma powstać remake bazujący właśnie na scenariuszu do Bożego Ciała. Good luck with that! Zobaczymy, czy im tak dobrze pójdzie, tak, prawda? Mateusz, dzień dobry, witamy, gratulujemy. Potwierdzasz te informacje o serialu? Tak, potwierdzam. Jest parę różnych propozycji ze świata, z różnych stron, mniej lub bardziej egzotycznych, z punktu widzenia tego polskiego kontekstu kulturowego, bo też mamy propozycje z Korei, parę propozycji z Ameryki Łacińskiej, z Wielkiej Brytanii, z Stanów. Baby, you're gonna be a rich man. Słuchajcie, drodzy Państwo, bo to jest też ciekawa historia. Nie wiedzieliśmy tego, ale tak naprawdę za całą historią Bożego Ciała stoi właśnie Mateusz. Znaczy, to od ciebie się zaczęło, tak? Tak, tak. To ty miałeś ten pomysł na film i od ciebie wyszły dalsze działania produkcyjne. Tak. To powiedz, Mateusz, w ogóle co było pierwsze? Skąd w ogóle fascynacja tym tematem? Fascynacja zaczęła się już w klasie maturalnej. Od takich krótkich notatek o fałszywych księżach, na które trafiałem. To zazwyczaj są takie właśnie tabloidowe artykuły typu Jacek O, jakiś Patryk B i tak dalej. Udawał księdza, spowiadał i tak dalej, i tak dalej. I to, co mnie jakoś niesamowicie zaciekawiło w tych wszystkich prawdziwych historiach, to jakaś taka możliwość takiej przewrotnej opowieści o fałszywym duszpasterzu, który jednocześnie właśnie dlatego, że nie jest częścią tego instytucjonalnego kościoła, może wykazać się jakimś takim instynktem społecznym i taką jakąś liderską właśnie postawą, której często brakuje prawdziwym księżom, którzy po prostu mają tę taką swoją instytucjonalną odpowiedzialność, która jak każda instytucja, każda korporacja ogranicza często tak ich w działaniu. Oczywiście, to jest w ogóle głęboko humanistyczny film. Piotr Zaremba, gratulując Komasie tego filmu, powiedział, że może panu się uda połączyć Polaków tym filmem, ale to nie jest tylko film o wierze, to jest właśnie film o wartościach, to jest film o poszukiwaniu jakiejś prawdy. O roli społecznej. O roli odpowiedzialności. Tak, to było dla mnie bardzo ważne zagadnienie, bo gdzieś od początku wiedziałem, że to będzie film o religii. I już wtedy w tej klasie maturalnej miałem takie poczucie pewnego rodzaju nawet, nie chcę powiedzieć, że wyjścia poza swoją strefę komfortu w tej tematyce religijnej, bo ja nie jestem osobą wierzącą, powiedziałbym, że jestem takim katolickim ateistą, czyli ateistą, który nawet niekoniecznie poszukującą, ale taką osobą powiedzmy postreligijną. Tak jest, w tym sensie, że moja jakaś taka wyobrażenie o Bogu jest katolickie, mimo że w niego nie wierzę, to gdzieś to też kształtuje ale i tak, moją tak, ale i tak świadomość. Bóg czy religia katolicka jest ważną częścią naszego polskiego życia, bo to przecież jest film na wschód Polski o wartościach uniwersalnych. Ale materiały i pomysły to jedno, ale potem przecież trzeba nauczyć się pisać scenariusze. Tak, tak. Gdzie się uczyłeś scenariopisarstwa? Pisząc Boże Ciało. Żartuję często, że to była moja taka szkoła filmowa, bo gdzieś taką, powiedzmy jednoosobowa, ale z taką dużą właśnie determinacją w mojej rodzinie gdzieś to było określane mianem obsesji wręcz i były takie już niepokojące podobno wymiany czasem SMS-ów, czy Mati, aby na pewno wie, co robi, tak, co się dzieje. Obsesja tak, ważna rzecz, tak, możecie daleko zaprowadzić, tak, jak widać, na przykład na czerwony dywan. Ale czy miałeś jakieś dobre osoby, takich dobre duchy obok siebie, które ci podpowiadały? Nie, miałem bardzo fajnych bliskich, którzy też byli po prostu jakoś intuicyjnie, takimi, to się nazywa script doktorami, ale to nie była profesjonalna w żadnym sensie pomoc, tylko taka po prostu przyjacielska, czy, czy właśnie rodzinna. Mateusz, dzisiaj masz 27 lat, to jest twój debiut, bardzo udany, co tu dużo mówić, ale ile to jest lat pracy takiej reporterskiej i dziennikarskiego dociekania spraw? Dziennikarskiego dociekania to było tak z półtora roku, dwa lata. Zależy jak liczyć, no bo oczywiście jeszcze później w trakcie któryś tam kolejnych wersji scenariusza, no to ja wracałem znowu do takiego researchu i znajdowałem jakąś kolejną historię, która mnie czymś zainspirowała. Do napisania oczywiście fikcyjnego scenariusza, bo ten scenariusz jest z mojej, że tak powiem, wyobraźni. Ciekawy wątek jest bardzo, Mateusz, twojej wizyty w Budziskach, gdzie ludzie wzięli cię właściwie za księdza, na którego donieśli, że był księdzem uzurpującym sobie podczas tę pracy rolę, reporterskiej spotkało mnie coś takiego i to była dosyć surrealistyczna sytuacja w kontekście właśnie tego piętrowości, tego udawania i tych takich właśnie piętrowych takich matrioszek było bardzo dużo, bo później podczas z kolei już samych zdjęć mieliśmy taką sytuację, że na planie w Jaśliskach pojawił się ksiądz konsultant nasz, który nam pomagał przy pracy, bronił tego projektu gdzieś w różnych kościelnych instytucjach. Tak, bo obawy były. No, oczywiście. I to nie było łatwe wcale, żeby ten film zrobić.
I mieliśmy jego właśnie poparcie. No i on się pojawił na planie i mieliśmy tak prawdziwego księdza, księdza Marka. Mieliśmy Simlata, który gra prawdziwego księdza. Tak. I mieliśmy Daniela, w sensie Bartka Bielenie, który gra kogoś, kto gra księdza. I jeszcze ty na planie, no, który... No jeszcze ja na planie, ale ja tam byłem najmniej kontrowersyjny na szczęście. Ale nie sytuacji. Jest to wszystko komentarz. I ludzie poszli się spowiadać do księdza Marka. Ludzie miejscowi z Jaśnic. Czyli jednak trafili dobrze. No. Teoretycznie tak, ale później dostali histerii, wpadli w taką histerię, że się spowiadali nie prawdziwemu księdzu, tylko komuś, kto tylko gra prawdziwego księdza, ale tak naprawdę księdzem nie jest. Czyli to jednak, taki moment naprawdę dużego napięcia. Czyli jednak wtedy. Komedia omyłek, ale napięcie było, tak? Tak, nie, takich właśnie różnych sytuacji niezwykłych wokół samego planu, no, włącznie z tym, że w samych Jaślickich, ja myślę, że to już mogę powiedzieć, bo gdzieś się tego dowiedzieliśmy, już wielokrotnie to w mediach mówiłem, też się dowiedzieliśmy już po samym planie, że tam również był fałszywy ksiądz, więc diakon przez 2 lata, który się okazało, że był tylko jakimś malarzem ołtarzowym czy coś takiego, który po prostu podpatrywał tę liturgię i później ją sam odprawiał. Są tacy, którzy twierdzą, że być może właśnie twój scenariusz powinien być nominowany w kategorii scenariuszowej. Mhm. No, spokojnie, na razie mamy czas. Mateusz jest skromnym młodym człowiekiem, któremu wystarczają złote lwy gdyńskie na razie, prawda? A kiedy wybierasz się znowu do Los Angeles? Tak, bo wróciłeś teraz właśnie byłem, z tej tak, teraz wróciłem z takiej bardzo, bardzo intensywnej promocji 12-dniowej. To było takie połączenie właśnie działań promocyjnych wokół filmu, czyli tych wszystkich kolacji z członkami Akademii, jakichś też takich półprywatnych spotkań. I jak te rozmowy przebiegają? Powiedz, bo to jest bardzo ciekawe. Nieźle, natomiast właśnie. Czasem mam zakwasy od uśmiechania się, jak się widzę następnego dnia. Witaj w Stanach Zjednoczonych, tak to tam tak, działa. To znaczy ten taki... No jest taki moment zawsze przestawienia się, jak się jest Europejczykiem, zwłaszcza europejskim, myślę tutaj jakoś twórcą, na te takie kody kulturowe zaoceaniczne, które są jeszcze bardzo odmienne. A na koniec nad czym pracujesz teraz? No właśnie, masz coś w teraz przykładzie? Pracuję nad swoim shortem reżyserskim przede wszystkim, których zdołałem napisać po prostu w tym całym amoku, który od 4 miesięcy wypełnił moje życie i gdzieś po brzegi, ale w listopadzie miałem lecieć też do LA i tam mieć różne spotkania i tak dalej, ale podjąłem wtedy taką decyzję, że po prostu zaczynam tak bardzo wątpić w to, że jeszcze umiem pisać, przez to, że nie pisałem przez 2 lata. Nie, tylko że po prostu miałem potrzebę coś napisać. Aha. I napisałem film, który jakoś tak wyszło organicznie, że chcę go wyreżyserować, będę to robił. Zresztą Janek też mi w tym pomaga jako producent. I Mateusz Pacewicz. O korporacji miłości w korporacjach i trochę też o, no tak, miłości korporacje. Short, czyli film. Prowokacyjna komedia z mocnym zakończeniem. Mateusz Pacewicz, czekamy. Zapamiętajcie to nazwisko. Pięknie dziękujemy. Mam nadzieję, bardzo że nie uśmiechałeś się zbyt nie, zakwasów nie będzie. Z trudnością.